tematem, którym chciałem dzisiaj się z wami dzisiaj podzielić, to jest temat, który pewnie już mogliście zobaczyć wcześniej, ale chciałem mówić na temat tego, jaka jest nasza prawdziwa wartość jako ludzi i co i kto określa tą wartość. I na początek chciałem tylko jeden werset przeczytać, naprawdę jeden wersecik, do którego później wrócimy, ale w 1 Koryntian 7:23 są takie słowa, gdzie jest powiedziane: drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Znaczy, jakie niesamowite słowa. Zostaliśmy kupieni jakąś bardzo drogą ceną, która została zapłacona. I dlatego nie powinniśmy stawać się niewolnikami ludzi. Wrócimy do tego jeszcze wersetu i będziemy więcej na ten temat mówić, ale najpierw pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za to, że możemy teraz stać przed Tobą. I proszę Cię, abyś teraz błogosławił to rozważanie Twojego słowa. Przemawiaj do nas, Panie, i dotykaj się nas. I ucz nas tego, kim jesteśmy i jaka jest nasza wartość, Panie. O to Cię prosimy, Jezu, w Twoim świętym imieniu. Amen. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że każdy z nas, myślę, że albo no, przynajmniej powiedzmy, ja się kiedyś nauczyłem, że nie można mówić, że wszyscy, bo zawsze może się trafić ta jedna czarna owca, która powie, że a ja nie. Że dlatego chyba większość z nas chce wiedzieć, że jest potrzebna, że jest kochana, że jest ważna. I tak naprawdę jako ludzie często szukamy akceptacji w różnych miejscach. I bardzo często te poszukiwania akceptacji prowadzą nas na ścieżki, które no nie są dobrymi ścieżkami. I szukamy akceptacji w miejscach, które powinniśmy unikać w ogóle nawet. I nie wiem, czy dla was, ja chyba nie odkryję żadnej tajemnicy, ale myślę, że rodzice są jednymi z takich ludzi, którzy postawiają znaczący ślad w tym, jak patrzę na siebie, jak postrzegam siebie. Oczywiście ja mówię, że rodzice znaczący ślad pozostawiają, ale wiele osób, które jest wokół nas, którymi się otaczamy, też pozostawiają taki ślad. Ale myślę, że rodzice tak specyficzne, tak szczególne. I ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który mówił, że on jako dziecko pochodził z bardzo biednej rodziny. Praktycznie nie mieli niczego i jego rodzice postanowili, że moje dzieci będą mieć lepiej niż my mieliśmy. Jedyny sposób, jaki wiedzieli, jak to osiągnąć, to postawili, że dzieci na edukację, że wszystko, po prostu dzieci muszą osiągnąć najlepsze stopnie, najlepsze szkoły, wszystko najlepsze, wszystko, po prostu wybijać się, olimpiady, wiedzy i to muszą wszystko wiedzieć najlepiej. Najlepsze mieć edukację. I bardzo często ten ciężar takiego sukcesu, takiej akceptacji, swojej akceptacji, że ja coś osiągnąłem, przerzucają ludzie też na dzieci. I chcą, żeby te dzieci osiągnęły coś, czego oni sami nie osiągnęli. I ja pamiętam, że ten człowiek powiedział mi, że miał najlepsze oceny, wszystko było dobrze. I mówi tak, zostałem geniuszem, ale geniuszem, który całe życie żył w poczuciu, że jestem kochany tylko wtedy, gdy osiągam sukces. Jestem kochany tylko wtedy, gdy przyniosę 6, gdy przyniosę świadectwo z paskiem, gdy będę najlepszy w klasie. Jak dostałem 5, to rodzice pytali, a dlaczego tylko 5, a nie 6? I tak dalej, tak mówi. Czułem to, że jestem kochany tylko wtedy, gdy coś osiągnę. Zawsze było mało. Zawsze, gdy coś robiłem, to zawsze przychodziłem do domu i a jeszcze mogłeś to, a jeszcze się trochę poucz, jeszcze trochę tam i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że moja wartość była w tym, jakie oceny przynosiłem ze szkoły. I on powiedział, że w tej chwili ma duży problem, bo cały czas patrzy na innych ludzi i zastanawia się, czy oni mnie akceptują? Moja akceptacja, moja wartość wynika z tego, co ludzie o mnie myślą, jak ludzie patrzą na te dzieła, których dokonuję.
Wiecie, to jest, ja myślę, że bardzo niebezpieczne, bo szukanie akceptacji właśnie wśród ludzi wokół nas prowadzi do tego, że zaczynam myśleć, że jestem tym, kim ludzie o mnie, co ludzie o mnie myślą. Jeżeli ludzie o mnie myślą w pozytywny, o, jaki to jest człowiek sukcesu, to jest człowiek taki, to osiągnął, on jest bogaty, on ma to, ma stanowisko, ma to. I dlatego ludzie myślą, to ja jestem kimś, nie? Moje poczucie wartości od razu rośnie, bo jestem kimś. Bo moje dzieła, których dokonuję, żeby zyskać akceptację innych, są dobre. Tak naprawdę moja wartość jest pochodną moich dzieł, których dokonuję, by zyskać aprobatę innych. Całe swoje życie dostosowuję do tego, co ludzie o mnie powiedzą. Do opinii ludzi na mój temat. I wszystko się wokół tego kręci. Co ktoś powie, co ktoś pomyśli na mój temat. Ja myślę, że to jest tak mocno zakorzenione w nas, że wierzymy w to, że to, kim jesteśmy, jest wynikiem tego, co robię, by zyskać akceptację. Czy tak naprawdę to, kim jestem i jak wartościowym człowiekiem jestem, zależy od tego, co ludzie o mnie powiedzą i co ludzie o mnie pomyślą. I gdy tak przygotowałem się dzisiaj do tego rozważania, tak sobie zadałem pytanie, w czym ja szukam akceptacji w swoim życiu. Nie? I wiecie, ja myślę, że moglibyśmy tak ze szczerym sercem tak sobie przyznać się, że gdzieś tam może się pojawić z tych rzeczy. Nie wiem, czy to może być mój sukces, który osiągam. Ja szukam akceptacji w tym, żeby osiągnąć jakiś sukces, żeby ludzie widzieli, że że jestem kimś, do czegoś doszedłem, coś zrobiłem. Nie? Albo może ileś pieniędzy, które mam na koncie, określają moją wartość w życiu. Im więcej mam pieniędzy, tym wyższa jest moja wartość. Tym większe mam znaczenie. Może moja praca. Nie? Bo mam prestiżową pracę. Wow. Jestem kimś szczególnym. Ludzie patrzą na mnie i mówią, wow, ten to jest... Niektórzy nawet tak reagują. Po prostu wszystko im leci z rąk, gdy patrzą na mnie, jakim jestem człowiekiem, jaką mam pracę. Nie? A niektórzy mówią, że szukają aprobaty w tym, jak wyglądają, jak inni na mnie patrzą. Czy mam najmodniejsze ubrania, ile tak naprawdę pieniędzy noszę na sobie na tych ubraniach, jakie mam logotypy na koszulce czy na jakichś innych rzeczach. Prawda? Albo czy mnie lubią. Wiecie, media społecznościowe to jest coś ciekawego. Naprawdę, ile lajków mam na swoim profilu. Ile followersów, czyli tych ludzi, którzy mnie śledzą, którzy chodzą za mną. Ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Obserwują mnie. O, tych, którzy mnie obserwują. Tak się zastanawiam, w rzeczywistym świecie, gdybyśmy zaczęli robić tak, jak robimy to na Facebooku, to byśmy szybko trafili do miejsca, w którym... do Asi. Asia by się nami zajęła wtedy. Nie, ale to jest tak, że umieszczamy jakieś coś, zrobiliśmy coś fajnego, umieszczamy to w mediach społecznościowych i od razu tylko patrzymy, ile mam lajków, ile osób to polubiło. Ja pamiętam kiedyś z Renią umieściliśmy jedno i to samo zdjęcie, ona na swoim profilu, na swoim profilu i potem tylko patrzyliśmy na siebie, kto ma więcej lajków na tym zdjęciu. Niestety Renia oczywiście jest bardziej lubiana. Więc moja wartość momentalnie spadła. Poczułem się taki malutki, tak nic nieznaczący. Nie. Nikt się nie troszczy, nikt nie myśli o mnie. Tak mało ludzi mnie obserwuje, tak mało ludzi lajki mi daje. Wow. Nie. Ale wiecie, co jest ciekawe, że nawet mogę czerpać swoją akceptację z mojej służby dla Boga. Nie? Co robię dla Boga? Co ludzie myślą o mnie i jak patrzą na mnie, jak ja żyję dla Boga. Im więcej ludzi przyprowadzę do Boga, to tym lepszy jestem. Zobaczcie, jestem taki wspaniały, taki misjonarz. Nie? Albo im więcej ludzi... To jest częsta rzecz u pastorów. Nie? Takie porównywanie się. Kto ma większy kościół? W sensie takim, oczywiście to jest w ogóle chore myślenie, bo to nie jest kościół pastora, tylko to jest Boży kościół, ale kto ma więcej ludzi w kościele? W
którym kościele jest więcej? To wtedy, a, to jest ten, taki pastor, nie? To jest ten ważniejszy, nie? Tego nie rozumiem, bo jeżeli byśmy tymi kryteriami patrzyli, to musielibyśmy powiedzieć, że Jezus był podniósł największą porażkę. Tłumy za nim szły, ale powiedział jedno kazanie w Jana 6 rozdziale, żeby pić jego krew, jeść jego ciało. Wszyscy go opuścili. Zostało 12 najbliższych apostołów. Nie? Może powiedzieć, Jezu, no to twoja wartość, słabiutko. Mogłeś się lepiej postarać. Nie? Ale wiecie, te rzeczy same w sobie, one może nie są złe. Robienie tych rzeczy, czy jakby też, czy to służba, czy tak inne rzeczy, ale one nigdy nie mogą być podstawą, która mówi o mojej wartości, jaką ja mam wartość, kim jestem. Bo gdy żyjemy w ten sposób, że szukamy takiej akceptacji, to wiecie, do czego to tak naprawdę prowadzi? Do tego, myślę, że do takich czterech rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka nieustanna walka. Taka nigdy nie kończąca się walka, gdzie ja muszę więcej i więcej i więcej, żeby pokazać innym, jaki jestem wspaniały, jak jestem cudowny. Muszę się starać przypodobać, muszę udowodnić innym, że jestem naprawdę wartościowym człowiekiem, że się staram, że muszę, że osiągam sukces. Ale może to być coś takiego, że wycofuję się. I zaczynam żyć takim życiem i mówić sobie, i tak mi się nie uda. Jestem do niczego. Ach, nigdy nie dorównam. Nie jestem niczego wart. Ludzie po prostu zamykają się w sobie, bo szukają akceptacji w niewłaściwym miejscu. Ale może to prowadzić do tego, że stajemy się niewolnikiem czyjejś opinii na swój temat. Nie? Żyjesz nie swoim życiem, ale żyjesz życiem takim, które powinno się przypodobać komuś. Bo co oni o mnie powiedzą? Co ktoś o mnie pomyśli? Ja robię wszystko, żyję tak, żeby staję się niewolnikiem tego, co ludzie o mnie myślą, co ludzie o mnie mówią. Jaką oni mają opinię na mój temat? Albo czwarta rzecz. Stajesz się aktorem. I tak naprawdę grasz kogoś innego, niż tak naprawdę jesteś. Udajesz kogoś. Gramy przed innymi, żeby pokazać przed innymi rzeczy, które tak naprawdę są nam tak obce. Wiecie, taki filmik zobaczyłem ostatnio w mediach społecznościowych, który właśnie bardzo fajnie to pokazuje. I chciałem wam puścić ten filmik, bo patrzcie się, do czego doprowadza takie życie przed innymi, na pokaz innych. We'll be right back.
Oczywiście jak się patrzy na to, to się może wydawać śmieszne i tak dalej, ale tak naprawdę takie szukanie akceptacji, szukanie swojej wartości właśnie w tym, co inni co powiedzą, czy dadzą mi lajka, czy polubią i tak dalej. I gramy, nie jesteśmy tymi, którymi tak naprawdę jesteśmy. Stajemy się niewolnikami innych rzeczy. Ale jest dobra nowina. Wiecie, ja zanim jeszcze o tym powiem, to kiedyś takie, ja miałem takie, tak osobiście się też podzielić takimi przemyśleniami. Kiedyś zostałem zaproszony, znaczy wysłali mi zaproszenie na jakąś taką konferencję, gdzie miano uczyć pastorów tego, jak stworzyć swoją własną markę. Bo mówili, że jeżeli stworzysz odpowiednią markę, swoją markę, i wtedy, gdy doradcy ci powiedzą wszystko, co masz zrobić, jak tworzyć tą markę, to więcej ludzi będzie za tobą podążać, więcej ludzi będzie cię obserwować, będziesz miał więcej lajków i to będziesz osiągniesz sukces, będziesz mógł dojść dalej niż w ogóle jesteś. Nie? I to były takie konferencje dla pastorów. Jak budować swoją własną markę w tym całym świecie, w którym wszystko się opiera na promowaniu siebie i graniu przed innymi ludźmi. Ale wiecie co, tak sobie pomyślałem, że ja nie jestem tutaj na ziemi po to, żeby budować swoją markę, ale po to, żeby głosić Chrystusa. I tak naprawdę mnie nie interesuje, ja się uczę tego cały czas, nie interesuje mnie to, ile osób podąża, czy obserwuje mnie, ale to, ile osób podąża za Chrystusem. To jest najistotniejsze. Nie? Pastor jest tylko sługą, który kieruje na Chrystusa. Chrystus jest tym, który powinien być wywyższony. To jego, w cudzysłowie, marka się liczy. Nie? I tak naprawdę moja marka nie ma znaczenia, bo ja nikogo nie mogę zbawić, ja nie mogę zmienić czyjegoś życia, tylko Chrystus może. Nie? Ale wiecie, takie życie w takim świecie, które jest podporządkowane temu, żeby szukać akceptacji u innych ludzi, do tego doprowadza. I po tym przydługawym wstępie, może tak to nazwijmy, wiecie, chciałem powiedzieć, że jest dobra nowina. Te wszystkie rzeczy, one nagle przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. W momencie, gdy poznam prawdziwą miłość Bożą i to, co uczynił Chrystus. I zrozumie to, że On ukochał mnie bez względu na to, czy mam makijaż, czy odpowiedni, czy przebiegłem te 30 kilometrów, czy jem zdrową żywność, czy mam na biurku poukładane, jakkolwiek na tym filmiku było. On ukochał mnie bez względu na to wszystko. W moim najgorszym miejscu, w najgorszym stanie On mnie umiłował. I tak jak mówi Rzymian 5:8, Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Gdy zrozumie to, że Chrystus umarł za mnie i oddał swoje życie za mnie z powodu miłości, którą mnie umiłował, w moim najgorszym stanie. Nie w momencie, gdy byłem już wypicowany, byłem piękny, cudowny i kilka filtrów nałożyłem na swoje zdjęcie, żeby dobrze wyglądało. Nie, w moim najgorszym stanie. I gdy byłem grzesznikiem, byłem daleko od Niego. On okazał mi łaskę i miłość i umarł za mnie. Wszedł swoją świętą krew, żeby mnie zbawić. Wiecie, kilka wersetów. Izajasza 64:8. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. Wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Czy pomyślałeś o tym? Że On Cię ukształtował, On Cię stworzył. On tak jak garncarz bierze tą glinę i tworzy z niej jakieś piękne naczynie. On stworzył Ciebie. On uczynił Cię kimś wyjątkowym, kimś szczególnym. Jesteś gliną w Jego rękach. On jest Twoim Stwórcą. On czyni Ciebie pięknym. Psalm 139, 13 i 14. Tutaj jednak przydają się pomocy naukowe. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Wiecie, On stworzył mnie cudownie. Cudowne są Jego dzieła i to jest piękne, że ja nie muszę przed Nim udawać. Bo On zna mnie dokładnie, On wie dokładnie, kim jestem, jaki jestem i ja nie muszę przed Nim grać, ja nie muszę
się wysilać, nie muszę nieustannie walczyć, nie muszę się wycofywać, nie muszę być niewolnikami opinii kogokolwiek, tylko to się liczy, że On mnie stworzył cudownie, należy do Niego i On mnie zna. To się liczy. I to jest piękne. I pierwsza Mojżeszowa 1:27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyzny i niewiasta stworzył ich. Wiecie, zobacz, jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Czy to nie mówi o tym, jak cudownym stworzeniem Bóg cię uczynił? Gdybyśmy to zrozumieli, to tak zupełnie przestalibyśmy się, albo przynajmniej powinniśmy przestać się przejmować tym, co inni o nas myślą. Opiniami innych ludzi. Zobaczcie, nawet w Mateusza 10:30 jest powiedziane, że nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. On zna cię tak dokładnie. No i my tu z Wladikiem robimy wszystko, żeby Bogu ułatwić życie. I dlatego mamy coraz mniej tych włosów, żeby łatwiej było liczyć. Ale wiecie, On tak cię dokładnie zna. On wie, kim jesteś. On wie, przez co przechodzisz. Wie, z jakimi problemami się zmagasz. On wie, że gdy rano wstajesz, to być może ten oddech nie jest taki świeży, jak po umyciu zębów. On wie. On wie, że jak rano wstaje, to przynajmniej nie ja, ale może mogę powiedzieć. On wie, że jak rano wstaje, to moja broda jest rozczochrana, bo nie mogę tego o włosach powiedzieć. On wie, ale mnie kocha. On wiedząc o tym, jaki jestem niedoskonały, gdy czytaliśmy na początku w Rzymian 5:8, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, On swoją miłość udowodnił nam przez to, że umarł na krzyżu za nas. To jest niesamowite. Ja dlatego nie muszę żyć przed innymi, przed opiniami innych ludzi. Bo Bóg stworzył mnie unikalnie. Nie ma drugiego takiego jak ja. Nie ma drugiej takiej jak Ela. Nie ma drugiego takiego jak Wladik. Nie ma drugiego takiego jak Adrian. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas został stworzony wyjątkowo. Wyjątkowym. I On chce, abyś był takim, jakim On cię stworzył. On nie chce, żebyś ty był drugim Stasiem. On chce, żebyś był ty, tym, kim On ciebie stworzył. Wiecie, ale czasami jest tak, że my, wydaje nam się, żeby być zaakceptowani wśród ludzi, to musimy być tacy jak oni, musimy podążać tymi ścieżkami, które ktoś wytyczył. Musimy ubierać się tak, jak nam mówią. Musimy się zachowywać tak, jak chcą, żeby być zaakceptowani. A Bóg mówi, nie, nie. Bądź tym, kim ciebie stworzyłem. Twoje dary, twoje zdolności są unikalne i dałem ci po to, żebyś je używał, a nie żebyś naśladował, kopiował dary kogoś innego, bo ja ci dałem dary, którymi ty masz usługiwać w kościele, w którym cię postawiłem. I chcę, żebyś tymi darami tam usługiwał, a nie żebyś się patrzył na innych i zastanawiał, a nie, to ja będę zaakceptowany w tym kościele w momencie, gdy będę miał takie dary, jak oni mają. Nie idźmy tą drogą. Ale wiecie, ja jestem przekonany i myślę coraz bardziej, że musimy przełamać się, przebić się przez te kłamstwa, że musimy stać się jak ktoś inny, by być okej, by być zaakceptowanym. Być takim, jakim ktoś mi mówi, że mam być. I tak naprawdę, oczywiście, moje dzieła, to wszystko, co robię, jest bardzo istotne, jest bardzo ważne. Ale to nie może być fundamentem, który określa, jaka jest moja tożsamość, jaka jest moja wartość. Tak naprawdę jedyna osoba, z którą powinienem się liczyć, to jest Bóg Ojciec. To On jest tym, który ma prawo mi powiedzieć, jaka jest moja wartość, bo On mnie stworzył. On mnie uczynił. Jestem Jego dzieckiem. Wiecie, dlatego ja dziękuję Bogu za Słowo Boże, za to, bo znacie, w Jana 8:31-32 jest ciekawe, że tam jest powiedziane tak, że mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie i poznacie prawdę, a co zrobi prawda? Prawda was wyswobodzi. Dlatego, wiecie, ja jestem przekonany, że to jest to miejsce, z którego powinniśmy czerpać i jakby szukać tego, jaka jest moja wartość, jaka jest moja tożsamość. Trwać w tym Słowie. Bo gdy będziemy trwać w tym Słowie,
to ta prawda tego słowa nas wyswobodzi i nie będziemy musieli już być niewolnikami opinii ludzi. Tak jak w tym przeczytaliśmy na samym początku, w tym wersecie, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Tego, co ludzie pomyślą o nas, co ludzie mówią o nas, bo tak naprawdę możemy być od tego wolni. Gdy pomyślimy o tym, co Chrystus uczynił dla nas. Czyli to jest niesamowite, bo w niedzielę mówiliśmy tak trochę na ten temat, co Chrystus uczynił dla nas. I wiecie, ja tak pomyślałem sobie, że to, co teraz w ogóle powiem, to, co, kim jesteśmy w Chrystusie, to dotyczy tych, którzy oddali swoje życie Bogu. No, ale jeżeli, nie wiem, słuchasz nas i nigdy nie oddajesz swojego życia Bogu, to ja zachęcam cię do tego, żebyś to zrobił. Żebyś oddał swoje życie Bogu. Przyjdź w pokorze, skruszony do Niego, wyznaj to, wyznaj swoje grzechy. To, że całe życie może udawałeś, robiłeś rzeczy, które nie powinieneś robić, przyjdź do Niego, ukusz się przed Nim. I poproś Go, żeby wszedł do twojego serca i zmienił cię. A zobaczysz, jak niesamowitych rzeczy On dokona w twoim życiu. Bo wiecie, to, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to jest niesamowite, bo nie tylko jesteśmy zbawieni. On postanowił nas zbawić. On zrobił tak wiele, że posłał swojego Syna na krzyż, żeby umarł za nas, ale też usprawiedliwił nas, tak jak mówiliśmy w niedzielę. Wszystkie nasze grzechy przeszłe, przyszłe i teraźniejsze zostały przebaczone. Zostały przebaczone. I to, co Chrystus zrobił, to Boże usprawiedliwienie, to, że wziął nasze miejsce, przejął nasze miejsce, wziął karę, naszą karę za nasze grzechy, wziął na siebie, to jest nie kwestia współczucia, ale tego, że On tak bardzo nas umiłował, że chce mieć społeczność z nami. Dlatego nas usprawiedliwił. Ale On nie tylko usprawiedliwił nas, tak jak mówiliśmy w niedzielę, On odrodził nas, uczynił nas nowym stworzeniem. I już nie musimy być tymi pełzającymi po ziemi larwami, ale możemy jak motyl wzbić się, jesteśmy nowym stworzeniem. Możemy żyć na chwałę Bożą. Bo On uczynił nas nowym stworzeniem. Bo On pojednał nas z sobą. Wiecie, grzech powodował gniew Boży. Ale Chrystus złagodził ten gniew. Przyjął go na siebie. Abyśmy my mogli mieć teraz zupełnie inną relację z Bogiem. Już nie jest między mną a Bogiem gniew, który powodował grzech, który oddzielał mnie od Boga. Ale teraz mogę powiedzieć o Bogu, że On jest moim przyjacielem. On jest moim przyjacielem. Jana 15:15. A co robi przyjaciel? Co robią przyjaciele? Jak to Stasiu powiedział? Spędzają czas z sobą. Mogę być z Nim, mogę przebywać w Jego obecności, bo On uczynił tak cudowne, wspaniałe rzeczy. I wiecie, to jest niesamowite, bo On, jak gdy czytamy o tym, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg dla nas, jest jedna rzecz, która jest tak ważna w kontekście tym, o czym mówimy dzisiaj. On wykupił nas. Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Chrystus wykupił nas. Zapłacił pewną cenę. Zapłacił cenę, żeby wykupić nas od tego przekleństwa zakonu, od tego wszystkiego, kim byliśmy, co robiliśmy. To jest tak, jakbyśmy byli niewolnikami na targu niewolników i nagle przychodzi ktoś i mówi: płacę za tego człowieka, biorę go do siebie i uwalnia nas. Już nie jesteśmy niewolnikami, ale jesteśmy wolni. Galacjan 4:15. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. I On nie tylko uczynił nas wolnym, ale też uczynił nas swoimi dziećmi. Jesteśmy Jego dziećmi, należymy do Niego. Bóg jest naszym Ojcem. Czy ty zdajesz sobie sprawę, jak niesamowite to jest, że Bóg jest twoim Ojcem, ten wszechmocny Bóg, ten wszechpotężny, który stworzył świat, stworzył niebo, ziemię, który wszystko ma pod swoimi, wszelka moc jest Jego. I On jest twoim Ojcem. Nie zapomnę, jako dzieci często, nie wiem, czy wy tak mieliście, ale dzieci często się tak sprzeczają. A bo mój tata to mógłby zrobić to, a mój tata by zrobił tamto, a mój tata jest większy od twojego i by zrobił to, i mój tata by ci pobił twojego ojca i tak dalej, i tak dalej. Który? Moim ojcem jest sam Bóg. Ja należę do Niego, jestem Jego dzieckiem. I całe wszystko, co Jego, jest moim dziedzictwem. To jest niesamowite. 1 Koryntian 6:20. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tego Boga w ciele waszym. Bóg wykupił nas. Wykupił nas pewną ceną. I 1 Koryntian 7:23, to co przeczytaliśmy na samym początku. Zostaliśmy drogo kupieni. Dlatego nie powinniśmy stawać się niewolnikami ludzi. Opinie ludzi?
Wiecie, te wersety mi mówią o jednym, że jedyna opinia, z którą powinienem się liczyć, to jest osoba, jedna osoba, z której opinią się liczę. I to jest właśnie Bóg Ojciec. Bo jeszcze jeden werset chciałem przeczytać. 1 Piotra 1, 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wiecie, Chrystus wykupił cię nie jakimiś złotem, srebrem, czyli znikomymi rzeczami, które być może dzisiaj mają wartość, za chwilę mogą nie mieć tej wartości. Ale wykupił nas czymś szczególnym. Cena, jaką zapłacił za ciebie, to jest krew Chrystusa. Dzień, żeby być takim praktycznym przykład, wyobraźcie sobie pudełko. Nie mam tu pudełka, ale wyobraźcie sobie, tutaj stoi pudełko takie. Żeby wam ułatwić, jest w zielonym kolorze. Tutaj jest takie pudełeczko. A tutaj stoi drugie pudełeczko. Identyczne. Też zielone. Ten sam rozmiar, wszystko to samo. Oba pudełka są jednakowe. Tylko na jednym pudełku jest napisane 1000 złotych, a na drugim jest napisane 100 000 złotych. One są identyczne. Nie wiem, dla tych, którzy może pamiętają, były kiedyś takie w telewizji teleturnieje, że trzeba było bramkę wybierać, bramka pierwsza, bramka druga. Ludzie mieli wybrać którąś, nie wiedząc, co za tym się dzieje, za tą zasłoną jest, za tą bramką i wtedy, jak wybrali, to wtedy cię odsuwało i wtedy albo to był ząg, albo jakiś samochód, albo coś, nie wiadomo było. Ale tutaj wiadomo, jest jedno pudełko, na którym jest 1000 złotych, a na drugim pudełku jest 100 000 złotych napisane. Teraz zadam wam trudne pytanie, ale nie jest to podchwytliwe pytanie. Które pudełko wybierzesz? To? 100 000? Nie dziwię się, dlaczego chcielibyście wybrać pudełko za 100 000. Dlaczego? Bo jeśli kosztuje więcej, to znaczy, że chyba jest więcej warte. Tak naprawdę my oceniamy wartość rzeczy przez cenę, jaką musimy za to zapłacić. Czyż nie tak? I teraz, ile jestem wart dla Boga? Ile ja, Maciek, jestem wart dla Boga? Gdy pomyślę o tym, to kruszy to moje serce, bo pomyślę, że bezcenna krew Chrystusa to jest ta cena, którą On musiał zapłacić za mnie. Nie można postawić ceny na tym, bo to jest bezcenna krew. Krew Chrystusa, Syna Bożego, który był bez grzechu, który był bez winy, który wziął na siebie wszystkie nasze winy. On zapłacił tą cenę, najwyższą cenę. On znosił ból, cierpienie wydania swojego Syna, który przeszedł przez to przeszedł, przez to jak go bili, jak go pluli, jak znęcali się na nim. Izajasza 53 rozdział o tym mówi, przez to Jezus musiał przechodzić. Po to, żeby wykupić ciebie, żeby zapłacić cenę za ciebie. Teraz, gdy myślę o tym, gdy ktoś o mnie mówi, że może nie jestem wiele wart, kimże ja jestem? Może jestem tylko trybikiem w tym wszystkim mechanizmie, w tym całym mechanizmie ewolucji tego wszystkiego. Wiecie, w takich sytuacjach chcę pamiętać o tym jednym. Jaką cenę zapłacił Bóg za to, żeby mnie pozyskać? Żeby mnie wykupić? Nie znikomymi rzeczami. Nie jakimś dziełem, jakimś uczynkiem, jakimiś innymi rzeczami, ale drogocenną krwią Chrystusa zostałem wykupiony. I należę do Niego teraz. Teraz albo będę wierzył w to, co świat i co ludzie o mnie mówią i będę niewolnikiem ludzi przez to, żeby się dostosować do tego, co oni o mnie mówią, albo uwierzę w to, co Bóg o mnie mówi i przyjmę to, co On zrobił dla mnie.
I będę żył według tego. Bo On przez to, co uczynił, zmienił całkowicie moją wartość. Z niewolnika, który był na targu niewolników, zapłacił cenę, aby mnie oswobodzić. Ale nie tylko to, ale uczynić mnie nowym stworzeniem. Uczynić mnie swoim własnym dzieckiem. Zapieczętować swoim Duchem Świętym, który jest rękojmią mojego zbawienia. To uczynił Bóg dla mnie. I nie tylko to, ale On jeszcze dał mi cel w życiu, dał mi pragnienie w życiu, żeby iść za Nim służyć. Dał mi Kościół. Kościół, w którym mogę służyć tym, co On mi dał. I wiecie, co jest niesamowite? Że On chce, że teraz, gdy już uczyniłem dla Ciebie tak wiele, chce, żebyś szedł z tym dalej. Żebyś nie zachował to tylko dla siebie, ale żebyś się tym zdzielił innymi, bo Kościół jest tym, co przekazuje Jego dzieło na cały świat. Jesteśmy, to jest takie śmieszne, ale nie śmieszne, ale takie dziwne, gdy o tym pomyślimy, ale my jesteśmy Bożymi rękami, nogami, ustami i Kościół jest tym, który idzie i głosi te rzeczy i mówi te rzeczy. Chrystus odszedł, ale On założył Kościół. Chrystus jest dzisiaj w niebie. On stawia się za nami, ale dał nam Kościół, żebyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, ogłaszać i czynić to, co On czynił i ogłaszać to, co On ogłaszał i to, co On uczynił. Abyśmy tym ludziom, których spotykamy, mówili o tym, że jest inna droga. Że nie musimy być niewolnikami innych ludzi, ale możemy być nowym stworzeniem, który ma przeogromną wartość, najwyższą cenę, którą zapłacił. Bóg za ciebie. Wiecie, ja myślę tak na zakończenie. Ten świat nie potrzebuje klonów. Ludzi, którzy starają się przypodobać innym i być akceptowani przez innych i żyć tak jak inni. Ale ten świat potrzebuje ludzi, którzy znają swoją wartość w Bogu i mówią o tym innym. I to jest nasze dzieło. Tym jest Kościół. Wiemy, co uczynił dla nas Bóg, kim nas uczynił Bóg i idziemy i mówimy o tym innym. I tego świat potrzebuje. Nie klonów, które chodzą wszystkie jednakowo, ubrane, wyglądające jednakowo i zachowujące się jednakowo, by być akceptowanym przez społeczeństwa, których są, czy grupy, których są. Nie. Zostaliśmy wykupieni z tego targu niewolników. Drogoście bowiem kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Amen.
Podniesiesz mnie.